Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z... The Elder Scrolls 4... Oblivion. No, i tak jak powiedziałem w przednim... Co tej rybie było? To jest zębacz oczywiście, tylko że on... Czemu on ma cenowy widelec? Być może dlatego tak tutaj się miotał jak szatan. W każdym razie chyba go trochę zrespiło nie tam, gdzie trzeba. No nic, dobra. Zastanawiacie się pewnie, gdzie, w którym miejscu jestem i co się stało. Słuchajcie, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, chciałem ogarnąć te wszystkie składniki alchemiczne już poza nagraniem, bo to było naprawdę, naprawdę żmudne. Dlatego, że iż ponieważ mianowicie... mamy teraz tak, mieliśmy zebrać 6 ząbków czosnku, co zrobiliśmy w opactwie Leywin. Mieliśmy zebrać 2 krwiste trawy, które występują we wrotach Oblivionu. I to zebrałem sobie na początku, jak byłem w tych wrotach Oblivionu na samym początku koło Kwacz. To miałem to w swoim ekwipunku. I mieliśmy zebrać 5 liści psianki, a w internecie czytałem, że to jest czarna jagoda. Dlatego mnie to strasznie zmieniło po poprzednim odcinku. Ja przeczytałem w internecie, że to jest czarna jagoda, nie przeczytałem w objaśnieniu do tego zadania w grze, no i odchodziło o psiankę. I mam 5. 4 ukradłem w cesarskim mieście, w tym główny składnik się nazywa sklep, właśnie z rzeczami do alchemii. Do alchemii, tak? To 4 ukradłem gdzieś tam z tacy i jedną mogłem kupić u niego, więc akurat jest 5. I brakuje nam, słuchajcie, jeszcze jednej rzeczy. Brakuje nam krwi argonianina. O tym, o czym mówiłem już jakiś czas temu. I słuchajcie, krew argonianina wyczytałem, że możemy najlepiej, najłatwiej zdobyć właśnie w tym miejscu koło Silverfish River. Silverfish River dokładnie powiedziało, że to gdzieś koło literki H na mapie. No i dokładnie tutaj jest kaplica Rita. No i faktycznie, przyszedłem tutaj, w to miejsce, nie? I tutaj stoi taki krąg jakichś dziwnych ludzi. Ja do nich podchodzę, a mówi mi gra, że postać jest nieprzytomna. I tutaj zyskałem jakieś zadanie. Udało mi się znaleźć kaplicę Emperite, ale z jego wyznawcami jest coś nie tak. Są jakby zawieszeni w czasie, bez życia. Nikt się nie rusza ani nie odzywa. Musisz być na poziomie 10, żeby rozpocząć tą misję. No i chyba na poziom 10 możemy tak naprawdę wejść, tylko ja się jeszcze nie przesypiałem nigdzie. I coś mi się zdaje, że to jest związane z dedrycznym zadaniem, dlatego że ten tutaj o taki znaczek bardzo często, znaczy kojarzy mi się z dedrycznymi zadaniami, być może się mylę, ale to na razie sobie zostawmy. Dlatego że ja potrzebuję krwi tego oto pana, Ertis. I to jest fajne, dlatego że wyczytałem, że podobno jak mu zadam obrażenia, jak go tam dźgnę tym sztyletem raz, to nic się nie stanie, nikt mnie nie będzie ścigał, bo nikt tego nie zauważy tak naprawdę, bo oni wszyscy są tak jakby zahipnotyzowani. I teraz uwaga, ciach! Sztylet Melisande został splamiony krwą argonianinę. Muszę jej go zanieść, by mogła uważać eliksir. I zobaczcie, można to potwierdzić, że tutaj nagroda za moją głowę jest... No nie ma, po prostu nie ma nagrody za moją głowę. Myślę, że kiedyś tutaj wpadniemy i rozwiążemy to zadanie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że o tym nie zapomnimy, ale w dzienniczku jest, więc jest spoko. Dobra, tymczasem warto by było podskoczyć już do tej pani, żeby ona uważała eliksir, bo tak naprawdę mamy już wszystko. Do Dreklow podejdźmy. Ona nadal nas uważa za kogoś, wiecie, za jakiegoś przybłędę. Ktoś, kto wtargnął do jej... O właśnie, czas już iść, przyjacielu, czy zawsze mi tak mówi. Argoniańska. I'll just take that dagger back from you. It should have more than enough blood for my needs. Ciekawe, dlaczego argoniańska. I do hope it didn't cause too much trouble. No nie, niekoniecznie. Czosno. 6 cloves, just like I asked for. Very good. Oh, excellent. I hope getting it wasn't too much trouble for you. No nie, wyciągnąłem z barku. Wonderful. I do hope you didn't try to eat any of it. It can have very nasty effects on one such as yourself. Okay, i lekarstwo na wampiryzm możemy już zagadać. I have everything I need. Now all that remains is to brew the potion. This, however, is a task with which you cannot assist. Give me 24 hours. I shall have the potion ready for you then. 24 godziny. No dobrze, kobieto, tylko miałaś się brać do roboty, a nie iść spać. Jest godzina 4:30
No dobra, no to polećmy sobie do takim razie do cesarskiego miasta na tajemny uniwersytet, stąd będzie najszybciej chyba się tak naprawdę teleportować w przyszłości. Niestety jest, kurde, dzień, ale piłem krew, jak tam wszystko zbierałem, to piłem krew po drodze, więc nie powinno być tak źle. Ja sobie jeszcze raz zajdę do kwater magów, tutaj w tych kwaterach magów często piłem i teraz też mam zamiar się napić. Tylko sobie poczekamy oczywiście do nocy. Także czasami te składniki alchemiczne bardzo... no warto składować je jakiś czas, bo wiecie, później mogą być naprawdę przydatne. Co prawda psianki nie mieliśmy, ale ten... Dobra, no to w takim razie poczekajmy sobie tutaj te 13 godzin. Zapewne ktoś przyjdzie się tutaj przespać za jakiś czas, no i wiadomo, po 24 godzinach zgłosimy się po odbiór tego lekarstwa na tą chorobę. It's you. Ha. Idź spać, kobieto. Idź spać, bo ja chcę się cię napić. Co ty na to? Zapiszmy sobie oczywiście, żeby nikt nas nie dojrzał. Pożyw się, mam nadzieję, że nikt... No, w głęboki sen zapadła, można jej wbijać kły i jest spoko. Super. Aha, tak, tylko że... No super. Znaczy, tutaj nie można napić się na zapas, tak? Czy nie można tego resetować w momencie, gdy... Tutaj nie można tego resetować w momencie, gdy jest... Jeszcze nie uzyskaliśmy tych... tego gorszego stanu. O właśnie, widzicie, wampiryzm dodano. W swoim śnie zbliżasz się do prastarego wampira. Właśnie udało ci się wykonać dla niego niebezpieczne zadanie. Przepełnia cię duma i świadomość, że teraz na pewno obdarzy cię większą mocą. Patrzą na ciebie wszyscy członkowie klanu. Gdy jednak zbliżasz się do postumentu, na którym stoi, zdajesz sobie sprawę, że zadanie nie było... nie zostało ukończone i że opuściły cię wampiryczne moce. Zaczynasz krzyczeć, gdy cały klan rzuca się na ciebie, a prastare kły biją się w szyję. Jeszcze zdołam się napić? Właśnie. Bo widzicie, tak jak już wspominałem, nie da rady się napić na zapas, tak? Czyli zresetować sobie w pewnym momencie tych 24 godzin. Po 24 godzinach występuje ten gorszy etap wampiryzmu i dopiero jak nam wyskoczy, że faktycznie te wampiryczne współczynniki dodano, no to dopiero wtedy możemy się tak naprawdę napić po raz kolejny. No, ja to też zwróciłem na to uwagę i faktycznie o tym zapomniałem. Dlatego niestety zawsze te 24 godziny trzeba jakoś przeboleć. No. Welcome. Well, I have something for you. No wiem, co masz. The cure you seek is ready. I'm quite pleased with the results. The batch came out larger than I'd expected. There's enough for two doses of the potion. Unless I'm mistaken, I believe this dose is promised to someone. Should you ever have need of another for personal reasons, I can provide it. Our work here is done. You should be on your way. To ile dostałem tego? Ja bym poprosił jednak. You already have the cure. Shouldn't you be delivering that somewhere? No tak. To dostałem dwie, rozumiem, takie fiolki z... Lekarstwo na wampiryzm. No niby mam dostarczyć, no ale chciałem też... A, kobieto! Czyli najpierw muszę dostarczyć pewnie do Skingradu. No właśnie, na zamek Skingrad, a później do niej jeszcze raz przylecieć i poprosić o fiolkę dla mnie. Chyba, że tam bym wypił, no ale... No dobra, jak mamy dostarczyć, to dostarczmy. Trudno. Mówi się trudno. Staramy się jak najszybciej to załatwić. Pójdziemy do niej po raz kolejny. Chcą porozmawiać? Have you completed your task for the count? Tak, właśnie. Yes, it seems that you do. The count will be pleased. Please, follow me. Gdzie? No, myślałem, że tam gdzieś pójdziesz, kurde. Nie wiadomo, jakie ostępy. Aj, zaraz. Kobito! Mamy wyjść za tobą, tak? Dobrze. Mogę ją dźgnąć, jak tak bardzo chcę dla hrabiego, kurde, tego lekarstwa.
The Count awaits within. Please do not delay. Znaczy się, że gdzie? A tu. Dobra. No ciekawe. Ej, zaraz. The Count. Czyli jednak tutaj, bo zadanie mnie troluje oczywiście. Pokazuje mi, że mam się cofnąć. No ale jeżeli otworzyła mi tutaj faktycznie... O, proszę. Dzień dobry. O! Kogo my tu widzimy? The cure must be administered as soon as possible. Please, hand it over. Melisandre has agreed to help revive Rona long enough for her to drink the potion. And finally, be at peace. If you are quiet, you may remain. Now stand aside. I can bring her around for a short time. Ej, można ten, można się nią pożywić. Można się nią pożywić, ciekawe. Rona, my dear, it's time to wake up. O Boże. Co się tak wszyscy na mnie patrzycie? Janice, please no. Oh, let me sleep. Oh, please let me sleep. It's all right. It's all right. I've come to give you peace at last. I can rest. Truly. Yes, my dear. Just drink this, and it will all be better. Oh, Janice, thank you. Thank you for saving me. Good to see you. No i... Aha. Jakby to nie ja. To nie, to ona zrobiła to. Okej. Okay. Trochę lipa, jakby mnie okradnie. My wife. My beautiful wife. Now is not the time for discussion. Give me a day's time to set her affairs in order. Speak with Hylers tomorrow. Please, leave me to my grief. Znowu jeden dzień, tak? Dobra, a moja lekarstwo? A moje lekarstwo? Go. A moje lekarstwo? Tak jeszcze tylko się zapytam. Nie? Nie ma mojego lekarstwa? Tak, żem myślał. O, no nic, dobra, jeden dzień na uporządkowanie sprawy, jest 7 rano, więc potrzymamy sobie, pójdę sobie do gildii magów, najwyżej sobie tam prześpię się i tyle. Jakie w ogóle mam wytyczne? Muszę porozmawiać w zamku, gdy hrabia zdąży ją już opłakiwać swą żonę. No dobra, skończę opłakiwać żonę, tak? No dobra. Ja się przejdę do gildii magów, napiję się tam kogoś i będzie good evening. No właśnie, w sumie to mogę się przecież przespać i wziąć sobie kolejny poziom. Dzień dobry. Kwater gildii magów, myślę, że tutaj się mogę przespać, co? O, na przykład tu mogę? Mogę. No i super. A jak nie mogę, to przez nogę im znowu mogę. I się prześpimy, jeżeli to jest 8 rano. To już przejmijmy te 24, nie 24 godziny, prześpimy się tak 24, no z 16, to sobie rozdam statystyki, mam nadzieję, że mi wskoczy ten gorszy rodzaj wampiryzmu, tak, jeszcze i będę mógł się posilić, także żebym za dnia mógł gdzieś tam chodzić, najgorzej jak tam znowu będę odwiedzał tą Dreklą, do niej się niby włamuje i nie mogę u niej w środku przeczekać, także no, musiał jakieś jaskini dylać. Siła... Szczęście. I mi się zdaje, że kurde. No nie. A, ja już mam 10 poziom. No tak, to będzie 11. Co true, to true. Weźmy sobie. No dobra, szybkość. Wytrzymałość. Weźmy sobie tą szybkość. No mamy 3, dobra. Odejdźmy od tego standardowego wytrzymałości i siły. Weźmy sobie zamiast wytrzymałości szybkość. Okej.
Udało się? Mam nadzieję, że tak. Superancko. Mamy godzinę późną. Jeszcze nie wpadł mi wampiryzm, ten gorszy. Na 12 PM, to poczekajmy jeszcze tak do 4, do 5. Powinno mi wpaść... Tak, dokładnie. Tam pewnie piszą o jakichś dziwnych rzeczach. A ja bym chciał kogoś znaleźć, kto... Rozumiem, że tutaj nikt nie zamierza spać w nocy. Idźcie się przespać, idźcie się przespać. No, 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 no. Rozumiem, że tutaj nikt nie ma zamiaru spać, czy jak? No, come on, ludzie. Ja pierdzielę, naprawdę oni się tak będą obmacywać za przeproszeniem przez całą... Ej, no nikt tutaj nie śpi, widzę, że oni tutaj tak średnio ze snem mają cokolwiek wspólnego. Fuck you. I będą tak gadać. No to się pałucie, idę do gildii wojowników się napić. Auć, 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 auć. Gildia wojowników. Mam nadzieję, że w gildii wojowników jeszcze ktoś śpi. No siema. Albo jedzą już śniadanie, kto tam go wie. Good afternoon, good afternoon. Kurna? Kurna? Noż by was za przeproszeniem kij czasnął, no. Noż ja pierdzielę. Czy oni tutaj nie śpią w tej grze, czy jak? Naprawdę. A nie mogę wyjść na zewnątrz, bo znowu mi słońce będzie waliło po oczach i będę dostawał obrażenia. Za daleko to ja sobie nie zajdę. Teleportnąć się też nigdzie nie teleportnę, bo jak wyjdę, to dostanę od razu obrażenia i podczas dostawania obrażeń teleportować się nie mogę. Więc muszę poczekać, aż ktoś będzie w nocy spał, do jasnego wafla. No, czy oni se jaja robią, czy oni naprawdę nie mają zamiaru spać w nocy? Kuziwa mać, to ja muszę się zakraść do jakiegoś domu i kurna i... Hello. Idzie spać, kobieto. Is everything all right? Oni ci teraz będą wszyscy... O, ceremonialna krasnoludzka tarcza. Dobra. Czy wy możecie iść kuźwa spać, czy nie bardzo? Byłbym dosłownie wdzięczny. Auć. Która to jest godzina w ogóle? A, to jest 2 PM. Tak, jak oni mają spać, jak jest 2 PM? O, wpytę. Potrzebujemy 2 AM. No i teraz jak nie będziecie spać, to po prostu was sam tam zaciągnę do tego wyra, no. Po prostu sam was... Tak, wiem, że tam dni super ekstra. Co, ma zamiar ktoś spać? Tutaj ktoś śpi? Jest ktoś śpi, no nareszcie. Boże, pożyw się. Twój głód... Oh, it's my pleasure. Czy goś widział, jak ja się żywię tym typem, czy... Ej, ciekawe. Farewell. Ciekawe, widział chyba, ale nic nie powiedział. Albo jestem idealny w tym momencie, jak piję krew. O, fantastyczna pogoda. Chyba już minął jeden dzień, mam nadzieję. I mam nadzieję, że wreszcie dostanę ten swój lek. Za... Tak powiem... dałem lek temu tutaj... Władcy Skingradu. No ale nie miałem go dla siebie, niestety. Dobra, lećmy tam do jej kwater. Pewnie nie będą chcieli nas puścić. Jadalnia. Bardzo możliwe, że ktoś nas po prostu stąd wywali. To ciekawe. Możesz za... Jak kiedy już będzie gotów? No chyba sobie jaja robisz, kobieto. Naprawdę, jaja sobie robisz za przeproszeniem. Oh, fuck you too.
No nic, dobra, to poczekajmy w takim razie do dnia. Naprawdę nie rozumiem za bardzo, co tu się dzieje. Czemu? Please, go. Jak odejdź? Please. No czy ty jesteś, kurde, nieporobiony, gościu? Jak mam please go? No fuck you. Już mógłbyś się ogarnąć, naprawdę. Dzień dobry, możesz... Please. Asshole. No i gdzie mam mój... czony lek? Ja chcę mój lek. Przecież ile tam było napisane, że... Gdy hrabia zdąży już opłakać swą żonę... Z żonę. Mam to w dupie. Gdzie jest mój lek? Tyle zrobiłem, tyle poświęciłem odcinków na zrobienie tego walonego leku. I co? I gdzie jest mój lek? Dupie, za przeproszeniem, ale się zdenerwowałem, naprawdę. Wejrzę się, stary, ogarnij, bądź sobą, a nie, no kuźwa mać. Ileż można czekać? Ja pierdziel. Ile mam ci dać tego czasu, kurna? Ile, się pytam. Gdzie jest ta baba w ogóle, która, z którą mamy pogadać? Jadalny, rąbiście. Please, go. Please, fuck off. Będziesz chciał jakiekolwiek zadanie jeszcze, żebym dla ciebie wykonał, to będę miał cię w głębokiej dupie. Naprawdę. Nie wiem, gdzie jest ta kurna Melisandre czy jakaś inna, ale już gram na nerwach. Dawaj mój lek, frajerko. Mówiłaś, że kuźwa będzie gotowy. I gdzie on jest? Nie mogłaś mi dać dwóch flaszek od razu? To nie, to ja musiałem, kurna mać, czekać na niego. Nie masz komuś dostarczyć tego leku? No mam, mogłem wypić to i w dupie mieć tego hrabiego. Ale się zdenerwowałem. Przepraszam, przepraszam. Już ochłonę. Dawaj mój lek! What brings you? Once I have all the ingredients I need, I'll fashion a cure for you. This is a... To są chyba jakieś jaja. To są chyba jakieś jaja. Naprawdę, to są jaja. Mam w dupie, nie będę donosił to żadnemu hrabi z Kingradu. Nie będę dobry. O nie. Seto nie będzie dobry. Welcome. Seto nie będzie dobry. The cure you seek. Tak, super, że jest. Fantastycznie, że jest lek gotowy. Jej, lek jest gotowy. Zaniosę go do hrabi z Kingradu. Na pewno. Chyba, że ja miałem dwie fiolki. Ale nie zdaję sobie... Lekarstwo na wampiryzm jest jedno. No jest tylko jedno. Jest tylko jedno i... Do dna. I co? I się wyleczyłem. Zobaczcie na moje oczka, zobaczcie na moją twarz, moją facjatę. Nie jestem już chory. Elektryzujący dotyk to nie. Pomniejsze pęknięcie zasuwy to nie. No nie. I tutaj jakiekolwiek negatywne współczynniki to też nie. Czyli jestem spoko, jestem wyleczony. No. Aj. To ciekawe. Bo teraz tej babki tu nie będzie, ona będzie tutaj. Więc zrobić kolejnego leku nam nie będzie mogła.
A to ciekawe. Słuchajcie, jeszcze sobie to sprawdzę. Bo chciał ten lek dla tej swojej całej Juni. Witam. I see. Welcome back. Yes, please. Hey you. Właśnie, zaraz. Zaraz. Hey you. A może ja nie wiem, jedno lekarstwo mam takie, wiecie, dodane do jakichś artefaktów czy coś w ten deseń. The count awaits with... No dobra. Aż sprawdzę, co ja mu powiem, jak wejdę do środka. W lewym górnym rogu coś... Nie zdążyłem przeczytać, co tam było napisane. Time grows short. The cure must be administered as soon as possible. Melissa, if aha! I can bring him around for a short time. You must be quick. Mózg rozwalony. Czyli miałem tak naprawdę jedną, której nie widziałem. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Widocznie to były nie dwie butelki tego samego, tylko no, druga gdzieś była gdzieś indziej schowana po prostu. I tyle. No nie wiem. Być może gdzieś tutaj, w księgach. Chociaż nie sądzę. Klucze, kamienie różne, być może w różnych. Ale no, widzieliście, że miałem tylko jedną i wyłącznie jedną. A może ja byłem no, ślepy? Może byłem ślepy? No nic, no ale w takim razie udało nam się załatwić tą sprawę i niech sobie ten typor opłakuje to teraz ile chce. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy nie zwróciłem uwagi po prostu. Hi there. Wypij. Klub. Niestety padniesz. Kobieto, spoileruję ci to. Zginiesz. No, bywa. My wife. Moja żona, ojejku, straszne. To poważna sprawa, super. No dobra, ale tak. Teraz zapiszmy sobie tutaj grę. I wczytajmy, bo aż jestem sam cholernie ciekaw. Czy ja tą miksturkę miałem w ekwipunku? Być może przegapiłem ją po prostu i tyle. Tak, oczywiście, że ją przegapiłem. Trzeba było spojrzeć debilu do ekwipunku. Lekarstwo na wampiryzm. Okej, okay, a jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Bo to, to było lekarstwo na wampiryzm, które dostaliśmy do ekwipunku za tam 4000, które mogliśmy wypić. A jeszcze raz sprawdzę to Treklow, bo mnie to naprawdę korci. Mnie to, przepraszam, że wam tak tutaj zajmuje czas, ale naprawdę jestem, zastanawiam się, co było w lewym górnym rogu napisane. Welcome. Okej. Okay. I lewy górny. Nowe szczegóły, zadanie lekarstwa na wampiryzm, okej. Okay. Mikstura lecząca wampiryzm dodano. Lekarstwo na wampiryzm dodano. No po prostu, no nie. Czyli lekarstwo na wampiryzm to było dla nas. A przegapiłem jeszcze. Mikstura, słowa mikstura woli, rozproszenie prędkości, czarodziejstwa, porażenie szybkości, rozproszenie prędkości, osobowości, leczenia paraliżu, czarodziejstwa. No zobaczcie, tylko i wyłącznie w ekwipunku miałem lekarstwo na wampiryzm i myślałem, że ja je oddam, no i nie sprawdziłem później jeszcze raz w ekwipunku, temu typiarzowi. A tej drugiej, a jest, mikstura lecząca, i nie ma napisane czego, jest w różnych. A idź pan w cholerę z taką imprezą. No nic, no ale dobra. Jesteśmy tutaj i bądźmy tutaj. Udało nam się wreszcie wyleczyć z tego wampiryzmu. Fuck you, gościu. No nic, dobra. To dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało mimo wszystko, mimo tego zawikłania z tymi miksturkami, ale sami przyznajcie, że to troszeczkę dziwne jest.
No ale dobra, niech będzie. Mamy już to za sobą, także rączki od tego umywam i trzeba będzie zdobyć niezniszczalny wytrych następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, zostawcie łapę w górę i komentarz, jeżeli się podobało. Trzymajcie się, pa pa!